Denis Załęcki po walce z Danielem Omielańczykiem. Co tam się, Denis, stało? Co się stało? Gość uderzał w parterze. Zostałem odjęty jeden lub dwa punkty. Ja już ze wkurwienia kopnąłem go. Za to przepraszam. Ale zrobiłem to specjalnie, bo już mówię, akurat dwa razy mnie sfaulował, to już mówię, też nie będę dłużny, więc się odwdzięczyłem. Następna sprawa, drugi raz zrobili mi faul, że gość się przewróciłem, gość mnie uderzył w parterze jeden raz, drugi raz i później trzeci raz chciałem znowu uderzyć w parterze, jak się pociznąłem. No to jak mnie chciał kopnąć, to mówię, co ty kurwa, i zrobiłem mu tak nogą, żeby się ode mnie odsunął. No i zrobili to jako dyskwalifikację, chcieli przejść do MMA. Ja powiedziałem, słuchajcie, została minuta, nie będziecie mnie wypierdalać na ostatnią minutę, bo wiecie, że przegrywa 2-1 w punktach przez odjęcie dwóch punktów. Wiedział, że została półtora minuty do końca walki, że tam nawet około tam minuty, widział, że przegrywa 2-1 w punktach, nawet krzyczeli mu trenerzy. I tyle w temacie, i chcieli przecież mają, mówię, nie no, możemy się dokończyć w boksie, bo jestem wypierdolony na punkt. Gdybym kopnął, gdybym sfalował, rozumiem. Ale mnie nie będą robić pod niego, sędziowie zrobili to pod niego, składam protest i mam wyjebane jaja na to, co wszyscy sobie myślą. Bo Daniel mówił, że tam były zasady, że jak będą dwa twoje faule, to wtedy tak się zmienia w MMA. Dokładnie, dwa moje faule. Tylko że zauważcie, że ja kopnąłem go raz, nie zrobiłem mu nic innego złego. Tylko za trzecim razem, kiedy chciałem mnie uderzyć na ziemi, no to co, no przestraszyłem się i go kopnąłem w nogą, żeby wypierdalał, ale kopnąłem go z parteru. Także to nie był faul zamierzony, tylko się broniłem. No ile można gość, ile razy mnie przewrócić i ile razy może mnie uderzyć, tak? Już raz mi raz przypierdolił łeb i raz na żebra, także nie chciałem być... Nie chciałem, żeby mi jeszcze raz nadlew przypierdoli, więc się odsunąłem i go kopnąłem. Z dołu, z parteru. Słuchaj, ruszyłeś, jak wychodzisz z oktagonu, ruszyłeś do jednego kibica. Co usłyszałeś w ogóle o niego? Dlaczego tak impulsywnie zareagować? No to nie było było? A to nawet nie wiem. No niech ktoś tam się podpływa, to mi się ciągnie i tyle. Nawet nie pamiętam. A jeżeli chodzi ogólnie o ten pojedynek, jak ty się czujesz w tym pojedynku? Bo mówiłeś przed tym pojedynkiem, no, że jesteś w dobrej formie i uważasz, że zawalczyłeś tak, jak chciałeś? Uważam, że zawalczyłem w miarę. Na 2 miesiące, na 2,5 miesiące przygotowań z takiej formy, jaką miałem po operacji. Myślę, że tragedii nie było. Wiem, że było 2-1 w punktach, także no zobaczymy po proteście. Już tutaj trener oglądał walkę, to mówi, że kurwa, no gościami ewidentnie przypierdolić w parterze jeszcze raz. A że go odepchnąłem nogą, no to już nie powinno być za to odnieść punkty, bo to on chciał mnie zaatakować. Jakby on z tą bronią, to się leżałem na ziemi. Denis, jak było z tą nogą, jak było z tym kolanem? Był jakiś dyskomfort albo chociaż w głowie jakaś myśl, że trzeba gdzieś troszeczkę uważać? Nie, dyskomfortu nie czułem w tej nodze, ani nic mnie nie bolało. Co teraz dalej? Jaki plan? Nic, trenujemy dalej, nie? Także wiesz, zobaczymy co z następną galą, ja trenuję dalej i tyle. Teraz miałem 2,5 miesiąca na przygotowanie, czułem się dobrze, ale Daniel jest ciężkim zawodnikiem, ciężkim, silnym fizycznie, także wiesz, uważam, że to moja jedna z najcięższych walk. A następny będzie Denis Labryga? Zobaczymy, co tak przyniesie. Kolejka dla ciebie długa. No, kolejka zawsze będzie długa. Denis Labryga chyba musi to wyjaśnić z Bułą, który pierwszy do ciebie, tak? Czy ty wybierasz? Nie wiem, kto wybiera. Wyjebane mam, z kim będę walczył. Kogo dadzą, z tym się będę bił. Ale nie spodobało mi się to, jak mnie potraktowali w tej walce. A jak z nogą, okej? Tak, z nogą super. A nie będziesz chciał przeczekać do kolejnego pojedynku, żeby go stoczyć w K1 zamiast w boksie? No, wolałbym w K1, ale to musiałbym przypierdolić 4-5 miesięcy ostrego treningu, a dopiero od stycznia zaczynam. Ja czekam na... mam nadzieję, że dostanę rewanż, ale wątpię, że zrobię, bo to nudne konferencje z Danielem. Ale składam protest, także tutaj mi nikt nie będzie upierdalał punktów za to, co kurwa nic nie zrobiłem. Bo skoro gość atakuje z góry, no to co ja mam robić? Mam się bronić? To odpycham go nogą, tak? Mówiłem, że spierdalał. Denis, miałeś okazję oglądać walkę Dawida z Sararą? Nie, niestety nie widziałem. Dom obejrzę. Protest, a potem rewanż, czy nie chcesz już rewanżu z Danielem? Jak będzie możliwość, to jak najbardziej. Ale tak jak mówię, tutaj raczej szef federacji tutaj nikt nie będzie chciał, bo nudne konferencje i tak dalej. Czy podejmiesz rękawicę od Denisa Labrygi? Tak, już wcześniej mówiłem, nie? Już mieliśmy podjąć rękawicę po poprzednich roasie, ale nie podjął rękawic. Także pewnie teraz sportowo podejmiemy, ale zobaczymy kiedy. Czyli uważasz, że to jakby wymiana zdań między tobą a Denisem Labrygą, po prostu za dużo tej nomenklatury więziennej, to powinno, jakby nie powinno wychodzić w ogóle do mediów, to co mówicie? Ja uważam, że ja będę mówił to, co mi się podoba, nikt mi nie będzie mówił i tak dalej. Ja zadałem mu tylko proste pytanie, nie musiał na nie odpowiadać, ale albo mógł odwrócić to w formie żartu. Ja już wcześniej było to pytanie, ale czy... Bo widzieliśmy, że rozmawiałeś z Danielem tak. W trakcie po już zakończeniu pojedynku. Tak. Jakie słowa tam padły w tego kierunku? Ja podszedłem, mówię, słuchaj, nie pal chuja, tylko wychodź bokserską, a jak nie, no to dawaj do kickboxingu dokończymy, kurwa, w K1 dokończymy walkę. Czy chciałeś w K1 walczyć? Obojętnie w czym, tylko że nie, wiesz, nie będę się kurwa z nim tutaj kulał, gdzie jeszcze mnie oszukali, gdybym zrobił
specjalnie coś, to rozumiem, bo tak była, umawialiśmy się z sędziami przed. Ale nie, że kurwa padam któryś raz w parterze, dwa razy chciał mnie dobić, a za trzecim razem chciał znowu, ale kopnąłem go, po prostu odepchnąłem go, żeby spierdalał po prostu. Jeszcze pewnie z niego spierdalaj, mówię, co ty kurwa robisz. Także ja nie będę tutaj, wiesz, wykorzystywany, nie będą mi to odejmować punktów, czy dyskwalifikować mnie w boksie, gdzie to nie była dyskwalifikacja, nie powinno być dyskwalifikacja. A jak ustalić sędziów, Denis? Zła decyzja będzie ten, jak to się nazywa. Odwoływał się będę od werdyktu. Dziękujemy bardzo, Denis. Dzięki. Dzięki.